Witam serdecznie, tu Bartek Kulczyński. Choroby i dolegliwości mają podłoże w wielu procesach i reakcjach w naszym organizmie. Na przykład cukrzycę kojarzymy z insulinoopornością, zawał serca z płytką miażdżycową, a choroby tarczycy z zaburzeniami hormonalnymi. Jednak wspomniane czynniki z czegoś muszą wynikać. Coś musi powodować insulinooporność, powstawanie płytki miażdżycowej czy zaburzeń hormonalnych. Otóż u podłoża tych i innych chorób leży przewlekły ogólnoustrojowy stan zapalny niskiego stopnia. Aktualny stan wiedzy naukowej pokazuje, że kiedy stan zapalny staje się przewlekły, to działa jako zasadniczy czynnik powodujący wiele chorób, w tym choroby serca, otyłość, nowotwory, astmę, zapalenie stawów, cukrzycę czy choroby mózgu. Dlatego miano cichego zabójcy nosi już nie tylko nadciśnienie jak dotychczas, ale też przewlekły ogólnoustrojowy stan zapalny. A więc w dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o jednej z podstawowych przyczyn tego, że nasz organizm choruje, czyli przewlekłym stanie zapalnym organizmu. W 1850 roku niemiecki naukowiec Rudolf Virchow jako pierwszy połączył stan zapalny z różnymi chorobami przewlekłymi i aktualny stan wiedzy potwierdza, że to właśnie przedłużający się stan zapalny w organizmie może prowadzić do rozwoju wielu chorób. Jednak musimy odróżnić tutaj dwie rzeczy. Do czynienia możemy mieć z ostrym stanem zapalnym lub przewlekłym stanem zapalnym. Ostry stan zapalny to właśnie ten rodzaj zapalenia, który większość z nas kojarzy. Objawia się on podwyższeniem temperatury, zaczerwienieniem, bólem czy obrzękami. Najczęściej pojawia się nagle, dość szybko znika i jest potrzebny do procesów zwalczania chorób. Jednak niestety w naszym ustroju podstępnie może rozwijać się również przewlekły stan zapalny. Podstępnie, ponieważ na pozór ma on łagodny przebieg i nie daje zauważalnych objawów. Nic nas nie boli, nic nas nie swędzi, nie kaszlemy, w głowie nam się nie kręci, a w tym czasie w organizmie dochodzi do powstawania poważnych zmian chorobowych. Powoli, krok po kroku, jak kropla drążąca skałę. Procesy zapalne mogą trwać nawet kilka lat, zanim pojawią się pierwsze dolegliwości lub choroba. Z tego też względu przewlekły stan zapalny jest nazywany cichym zabójcą. Dlatego oglądaj dalej, ponieważ opowiem, co jest przyczyną przewlekłego stanu zapalnego, jakie mogą być jego skutki oraz na czym polega dieta przeciwzapalna, czyli co jeść, a czego unikać, aby jak równy z równym walczyć z tym problemem. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy zatem od krótkiego wyjaśnienia, czym jest stan zapalny. Otóż jest to reakcja obronna organizmu na pojawienie się zagrożenia. Jeśli dojdzie na przykład do infekcji bakteryjnej lub wirusowej, czy też wtargnięcia innych patogenów do wnętrza organizmu, to mobilizowany jest układ odpornościowy. Rozpoznaje on miejsce infekcji lub uszkodzenia tkanek, do którego kieruje m.in. komórki układu odpornościowego, tak jak leukocyty, fagocyty, mastocyty i makrofagi. Następnie szkodliwe cząsteczki są pochłaniane i neutralizowane lub bezpośrednio zabijane dzięki uwalnianiu substancji bakteriobójczych i cytotoksycznych. Oczywiście cały proces jest bardziej skomplikowany i to właśnie wszystkie te mechanizmy działania objawiają się bólem, zaczerwienieniem, a także obrzękami. Obrazowo można powiedzieć, że stan zapalny to pole bitwy, gdzie po jednej stronie mamy intruza, a po drugiej stronie nasze walczące komórki. Gdy układ odpornościowy pozbędzie się zagrożenia, wówczas dochodzi do wyciszenia reakcji zapalnej i stan zapalny jest wygaszany. I wszystko powraca do normy. Niestety mogą zdarzyć się jeszcze dwie inne sytuacje. Albo obca cząsteczka nie zostanie usunięta, albo układ odpornościowy z jakichś powodów stanie się zbyt aktywny i zacznie niszczyć zdrowe tkanki własnego organizmu. Mam tu na myśli m.in. choroby autoimmunologiczne, tak jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy też toczeń rumieniowaty układowy. Te zdarzenia prowadzą do wydłużenia się stanu zapalnego i wówczas mówimy o tak zwanym przewlekłym stanie zapalnym, inaczej nazywanym chronicznym stanem zapalnym. Oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że stan zapalny również nie bierze się znikąd. Tak jak już wspomniałem, mogą powodować go bakterie i wirusy, jednak istnieje o wiele więcej czynników, które prowadzą do jego powstania. Przyczyną przewlekłego stanu zapalnego może być też obecność grzybów, pleśni i pasożytów. Przedłużający się stan zapalny może być też spowodowany narażeniem naszego organizmu na zanieczyszczenia obecne w powietrzu i wodzie. Ryzyko przewlekłego stanu zapalnego zwiększają również palenie papierosów, długotrwały stres, problem ze snem, nadużywanie alkoholu, a także nadwaga i otyłość.
Do powstawania przewlekłych stanów zapalnych prowadzi też niewłaściwa dieta. Do produktów o działaniu prozapalnym zaliczamy przede wszystkim rafinowane, czyli oczyszczone produkty zbożowe, takie jak biały chleb, biały ryż czy też produkty na bazie mąki pszennej. Efekt prozapalny może wywoływać też spożywanie dużych ilości wysoko przetworzonego czerwonego mięsa, np. w postaci parówek, kiełbas, konserw mięsnych. Powstawaniu stanów zapalnych sprzyjają oczywiście cukry proste, których źródłem są przede wszystkim napoje słodzone i słodycze. Dotyczy to również wszystkich tych produktów, w których dodana jest fruktoza, np. w postaci syropu glukozowo-fruktozowego. Stany zapalne mogą wyzwalać również szkodliwe tłuszcze. Mam tu na myśli tłuszcze trans. Ich źródłem są utwardzane oleje, margaryny w kostce, wyroby cukiernicze tak jak drożdżówki, pączki, herbatniki, niektóre potrawy długotrwale smażone, a szczególnie potrawy odsmażane kilka razy na tym samym tłuszczu. Wszędzie tam, gdzie na etykiecie produktu w wykazie składników przeczytasz częściowo uwodorniony lub częściowo utwardzony, to możesz spodziewać się obecności wspomnianych tłuszczów trans. Dlatego częściowa, a najlepiej całkowita rezygnacja z tych produktów będzie dobrym sposobem na uchronienie się w pewnym stopniu przed rozwojem stanu zapalnego. Mówiąc o przyczynach przewlekłego stanu zapalnego, muszę podkreślić jeszcze jedną rzecz. To nie jest tak, że u każdej osoby pojawi się zapalenie, na przykład na skutek spożywania nieodpowiednich produktów. Bardzo wiele zależy od naszego ogólnego stanu zdrowia, czy też wieku. Niemniej, bez względu na to, jak zdrowi byśmy nie byli, to każdy wymieniony przeze mnie czynnik mniej lub bardziej zwiększa ryzyko rozwoju stanu zapalnego. Tak jak wspomniałem na wstępie, coraz więcej dowodów naukowych wskazuje, że przewlekłe stany zapalne przyczyniają się do rozwoju wielu chorób. Dla przykładu Rosanna Rizkes, specjalistka od procesów zapalnych z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, stwierdziła, że przewlekłe zapalenie ma związek z każdym etapem nowotworzenia, czyli z inicjacją, promocją, inwazją i przerzutami. Wyjaśniła ona, że początkowy proces obejmuje uszkodzenie DNA, czyli materiału genetycznego, co jest spowodowane reaktywnymi formami tlenu wytwarzanymi właśnie przez nadmiernie aktywne komórki odpornościowe. Potwierdzają to też badania przeprowadzone w Mediolanie we Włoszech, które sugerują, że środowisko zapalne jest niezbędne dla powstawania wszystkich nowotworów. Dla przykładu obecność białek prozapalnych sprzyja namnażaniu, wzrostowi i przeżywaniu komórek nowotworowych. Inną ważną grupą chorób, w które zaangażowany jest przewlekły stan zapalny, są zaburzenia związane z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Naukowcy z Instytutu Biologii Planck w Berlinie wykazali, że w rozwój stwardnienia zanikowego bocznego, poza czynnikami genetycznymi i środowiskowymi, może być również zaangażowany stan zapalny. Przewlekły stan zapalny prowadzi również do występowania chorób ze strony układu krążenia. Naukowcy wielokrotnie udowodnili, że przewlekłe choroby zapalne, tak jak RZS, toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie przyzębia czy też atopowe zapalenie skóry, zwiększają ryzyko rozwoju schorzeń sercowo-naczyniowych. Osoby, u których pojawia się przewlekły stan zapalny, są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, choroby tętnic obwodowych, a także niewydolności serca. Zaś u osób, u których stwierdzono już daną chorobę, stan zapalny może zaostrzać jej przebieg. Dla przykładu przewlekły stan zapalny może sprzyjać uszkodzeniu naczyń krwionośnych i wzrostowi blaszek miażdżycowych, czyli głównej przyczyny zawałów serca i udarów mózgu. Tu jako ciekawostkę chciałbym odnieść się do jednej kwestii. Otóż w 2008 roku przeprowadzono badanie o akronimie JUPITER, które wykazało, że u osób starszych, które nie miały podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi, ale które cechowały się wysokim stężeniem cząsteczek zapalnych, leczenie statynami zmniejszyło liczbę zawałów i udarów, a to za sprawą ich działania przeciwzapalnego. Od razu mówię, że nie odnoszę się tutaj do samych statyn, ale pewnego mechanizmu. Otóż wychodzi na to, że to stan zapalny jest głównym prowodyrem, a nie cholesterol sam w sobie. W innej pracy naukowcy zauważyli, że terapia przeciwzapalna zmniejszyła prawdopodobieństwo wystąpienia ataków serca lub udarów mózgu o 15%, co oznacza bardzo wysoką skuteczność działania. Stan zapalny to również dobre środowisko dla wystąpienia insulinooporności i cukrzycy typu drugiego. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że toczący się stan zapalny aktywuje pewne białka, które zaburzają szlaki sygnalizacyjne insuliny i w konsekwencji tkanki naszego organizmu są mniej wrażliwe na insulinę, co zwiększa ryzyko insulinooporności. Dysponujemy dowodami naukowymi, które sugerują, że stosowanie środków przeciwzapalnych
Może poprawiać glikemię, czyli korzystnie regulować poziom cukru we krwi, a także wzmacniać funkcjonowanie komórek trzustki i łagodzić insulinooporność. Dane te potwierdzają, że poprzez zastosowanie, nazwijmy to terapii przeciwzapalnej, możemy w dużym stopniu zapobiec wielu chorobom lub złagodzić ich przebieg. Oczywiście stan zapalny jest podłożem dla rozwoju wielu innych chorób, w tym schorzeń neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera, chorób układu oddechowego, np. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, chorób wątroby, np. niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, chorób nerek, np. schyłkowej niewydolności nerek, chorób układu pokarmowego czy też choroby zwyrodnieniowej stawów. Z drugiej strony trzeba podkreślić też fakt, że sama obecność wymienionych chorób również wzmaga pojawienie się stanów zapalnych. Czasem związek pomiędzy stanami zapalnymi a różnymi chorobami porównuje się do dylematu przyczynowo-skutkowego, co było pierwsze, jajo czy kura. Myślę, że na to pytanie można odpowiedzieć w ten sposób. Stan zapalny prowadzi do rozwoju wielu chorób, ale nie jest jedyną ich przyczyną. Gdy schorzenia rozwiną się z innych powodów, to z kolei one wzmagają stan zapalny, czyli jest on zarówno przyczyną, jak i skutkiem chorób. Wobec tego można powiedzieć, że stan zapalny towarzyszy praktycznie każdej chorobie i ma istotny wpływ na ciężkość ich przebiegu. Stąd warto podejmować kroki, aby złagodzić przewlekły stan zapalny. Można to zrobić dość skutecznie poprzez zastosowanie diety przeciwzapalnej, o której chciałbym teraz opowiedzieć. Podstawą diety przeciwzapalnej jest to, że opiera się ona na produktach jak najmniej przetworzonych. I nic w tym dziwnego, skoro im bardziej przetworzony produkt, tym bardziej jest on pozbawiony dobroczynnych składników odżywczych. Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj diety jest szczególnie bogaty w produkty, które mają potwierdzone właściwości przeciwzapalne. Wobec tego ważnym i jednym z głównych elementów żywienia powinny być warzywa surowe lub poddane delikatnej obróbce termicznej. W diecie przeciwzapalnej sporo miejsca powinniśmy poświęcić również wybranym ziołom, orzechom, nasionom, niektórym olejom roślinnym, a także tłustym rybom morskim. Jadłospis warto urozmaicić także o świeże owoce i nieprzetworzone pełnoziarniste produkty zbożowe, choć nie są one najważniejszymi składnikami tej diety. Dodatkowo powinniśmy ograniczyć spożycie produktów, o których już wcześniej wspomniałem. Mam tu na myśli produkty bogate w cukry proste, tłuszcze trans, oczyszczone zboża, a także wysoko przetworzone czerwone mięso. To właśnie te produkty wykazują działanie prozapalne. Spośród wszystkich dostępnych produktów możemy wyróżnić też takie, które szczególnie warto włączyć do swojej diety ze względu na dobrze udokumentowane właściwości przeciwzapalne. I teraz krótko omówię najważniejsze z nich. Produktem o potwierdzonym działaniu przeciwzapalnym jest pomidor, a to za sprawą obecnego w nim likopenu, czyli silnego przeciwutleniacza należącego do grupy karotenoidów. Likopen działa przeciwzapalnie na wielu różnych płaszczyznach. Dla przykładu hamuje on uwalnianie cząsteczek prozapalnych w naszym organizmie, które zaogniają stan zapalny. Dodatkowo pobudza on śmierć komórek odpornościowych, tych, które są nadmiernie aktywne. W odróżnieniu od wielu innych warzyw, pomidory najlepiej spożywać w formie przetworzonej, o czym mówiłem już w wielu swoich filmach. Wynika to z tego, że pod wpływem np. gotowania likopen w nich zawarty o wiele lepiej wchłania się w naszym przewodzie pokarmowym. Dlatego do diety przeciwzapalnej warto włączyć zupę pomidorową, sos pomidorowy czy też przecier pomidorowy. Do innych warzyw, które pomogą ugasić toczący się stan zapalny, możemy zaliczyć brokuły i przede wszystkim kiełki brokułów. Wynika to z tego, że te produkty są bogate w sulforafan. Jest to związek o bardzo wysokiej aktywności biologicznej. Poza działaniem przeciwzapalnym pomaga on chronić nasz organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Dodatkowo wspomaga on procesy detoksykujące i zapobiega namnażaniu się komórek nowotworowych. Wobec tego uważam, że warto polubić się z tymi produktami. Kolejnymi produktami do terapii przeciwzapalnej będą m.in. wiśnie i cierpki, sok wiśniowy, kakao czy owoce jagodowe, ale zanim do tego przejdę, krótko chcę Państwa zaprosić do zapisania się na mój darmowy biuletyn mailowy w formie porannego dziennika zdrowia. Dziennik otrzymujesz ode mnie od poniedziałku do piątku o 6 rano, tak więc jest to dobry sposób, aby rozpocząć dzień od wartościowej informacji o naturalnych metodach na poprawę zdrowia. Każdy dziennik pisze prosto i krótko, aby stanowił szybką i przyjemną lekturę do porannej kawy lub herbaty, a zarazem był praktyczny, tak aby wiedzę można było od zaraz wdrożyć w życie.
Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.drbartek.pl/dziennik. Pole na zapis widnieje zaraz pod zieloną strzałką. Jeśli go nie widzisz, to przeglądarka blokuje to pole. Wówczas wystarczy wejść na stronę z innej przeglądarki, aby się zapisać. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Niedawno wspomniałem, że właściwości przeciwzapalne wykazują też zioła. Pomimo, że stosujemy je zwykle w niewielkich ilościach, to i tak możemy na nich bardzo skorzystać. Dane literaturowe pokazują wprost, że fitozwiązki w nich zawarte mają na przykład zdolność do obniżania poziomu substancji prozapalnych, takich jak białko C-reaktywne, w skrócie CRP, interleukina 6 czy też czynnik martwicy nowotworu alfa. Przykładowo badacze zauważyli, że kurkuma ma zdolność do łagodzenia stanów zapalnych stawów. Podobne działanie wykazują też imbir i cynamon. Właściwości przeciwzapalne wykazuje również kozieradka, którą można stosować na przykład w postaci naparu. O wszystkich tych przyprawach nagrałem osobne filmy. Zapraszam do ich obejrzenia, gdyż znajdą w nich Państwo informacje, w jakich ilościach i w jaki sposób najlepiej stosować te przyprawy. Gdy mowa o diecie przeciwzapalnej, to nie sposób nie wspomnieć też o tłustych rybach morskich, które są bardzo dobrym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3. To właśnie omega-3 cechują się silnym działaniem przeciwzapalnym. Aby nie być gołosłownym, powołam się na badania naukowe. Otóż w jednym z doświadczeń jego autorzy zauważyli, że spożywanie kwasów tłuszczowych omega-3 spowodowało zahamowanie wzrostu poziomu cząsteczek prozapalnych u pacjentów cierpiących na aktywną postać choroby leśniowskiego Crohna. Ciekawych wniosków dostarczyli nam również badacze z Instytutu Medycyny Behawioralnej w Ohio. Udowodnili oni, że stosowanie kwasów omega-3 może zmniejszyć stan zapalny nawet u osób zdrowych. I w tym miejscu przypominam, o czym już wcześniej powiedziałem. Otóż przewlekły stan zapalny bardzo często nie daje żadnych objawów, dlatego czujemy się zdrowi, a w tym czasie niekorzystne zmiany zachodzą na poziomie komórkowym. I tak jak pokazali naukowcy, wcale nie muszą nam doskwierać żadne dolegliwości, aby kwasy tłuszczowe omega-3 stłumiły po cichu rozwijający się stan zapalny. Tutaj dodam, że naturalnym źródłem kwasów omega-3 są ryby, takie jak dziki łosoś pacyficzny, sardynki i śledź. Dowodem na to, że tłuszcze pochodzące z odpowiednich źródeł są naszym sprzymierzeńcem w walce z przewlekłym stanem zapalnym, są niektóre oleje roślinne. Mam tu na myśli przede wszystkim olej z czarnuszki. Wyniki badań opublikowane w 2016 roku pokazały, że spożywanie oleju z czarnuszki łagodzi stan zapalny i zmniejsza stres oksydacyjny u osób zmagających się z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Działanie przeciwzapalne wykazują również olej z wiesiołka i olej z nasion ogórecznika. Swoje właściwości zdrowotne zawdzięczają one obecności kwasu gamma-linolenowego z rodziny omega-6. W jednej z prac naukowych znalazłem informację, że w celu tłumienia procesów zapalnych warto jest łączyć któryś z tych olejów razem z kwasami tłuszczowymi omega-3. To tylko potwierdza, że dieta przeciwzapalna powinna składać się z wielu różnych produktów, a nie powinna bazować tylko na pojedynczych składnikach. Tu jeszcze dodam, że warto, aby w diecie nie zabrakło od czasu do czasu oliwy extra virgin. Jak dowodzą najnowsze dane literaturowe, regularne stosowanie oliwy z oliwek również skutkuje obniżeniem poziomu cząsteczek prozapalnych w naszym organizmie. Dobra informacja też dla osób, które lubią owoce. Również te produkty wykazują działanie przeciwzapalne. Na szczególną uwagę zasługują wiśnie i cierpki sok wiśniowy. W jednym z najnowszych badań naukowych jego autorzy potwierdzili, że regularne picie soku wiśniowego prowadzi do obniżenia stężenia białka C-reaktywnego, w skrócie CRP. Jest to dowód na to, że wiśnie są cennym składnikiem diety w walce z przewlekłym stanem zapalnym. Wśród owoców o właściwościach przeciwzapalnych znajduje się również awokado. W tym temacie ciekawe badanie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Otóż naukowcy sprawdzali poziom związków prozapalnych po spożyciu hamburgera. Jak można było się spodziewać, ilość składników powodujących stan zapalny uległa zwiększeniu. Jednak gdy ochotnikom badania do posiłku z hamburgerem podano również awokado, wówczas nie nastąpił wzrost czynników prozapalnych. Z tego doświadczenia możemy wyciągnąć dwa wnioski. Po pierwsze, awokado działa przeciwzapalnie. I po drugie, jeśli skusimy się na sięgnięcie po produkt niezbyt zdrowy, to warto zjeść go w towarzystwie innego składnika o dobroczynnych właściwościach. Do owoców o aktywności przeciwzapalnej możemy zaliczyć też owoce jagodowe. Mam tu na myśli przede wszystkim borówki, truskawki i maliny. Szereg przeprowadzonych badań pokazał, że spożywanie tych owoców powoduje złagodzenie stanów zapalnych, m.in. u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów,
cukrzycą typu drugiego czy też z otyłością brzuszną. Osoby, które chciałyby zredukować przewlekły stan zapalny, powinny rozważyć też włączenie do diety kakao. Oczywiście mowa tu o kakao wysokiej jakości, niedosładzanym. Jest to produkt bogaty w polifenole, które mają silne właściwości przeciwutleniające. W jednym z renomowanych czasopism naukowcy opublikowali wyniki badania, które pokazały, że spożywanie kakao może wiązać się z obniżeniem poziomu związków powodujących stan zapalny. Taki efekt zaobserwowano u pacjentów, u których stwierdzono wysokie ryzyko rozwoju chorób układu krążenia. W diecie przeciwzapalnej jest również miejsce na migdały. Poszukując materiałów do przygotowania niniejszego filmu, znalazłem wyniki badań, które pokazały, że wzbogacenie diety w migdały skutkowało obniżeniem poziomu czynników prozapalnych u osób cierpiących na cukrzycę typu drugiego i insulinooporność. Poza migdałami do innych nasion jadalnych o udowodnionym korzystnym wpływie na zniwelowanie stanów zapalnych możemy zaliczyć też siemię lniane, czyli len zwyczajny. W jednym z badań wykonanych z udziałem osób ze zdiagnozowaną chorobą wieńcową zaobserwowano, że spożywanie nasion lnu w ilości 30 g dziennie spowodowało obniżenie stężenia związków prozapalnych, w tym białka CRP, interleukiny 6 i czynnika martwicy nowotworu alfa, w skrócie TNF. Stąd też dobrym rozwiązaniem będzie dodanie siemienia lnianego, na przykład do owsianki, jogurtu naturalnego lub przygotowanie na jego bazie kisielu lnianego, czyli nasion zalanych ciepłą wodą. Dzisiejszym filmem chciałem pokazać Państwu, że brak objawów chorobowych wcale nie oznacza, że w naszym organizmie podstępnie nie rozwijają się zmiany patologiczne. Mam tu na myśli oczywiście przewlekły stan zapalny. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o właściwą dietę bez względu na to, czy jesteśmy zdrowi, czy coś nam dolega. W ostatnim czasie coraz bardziej modna staje się tak zwana dieta przeciwzapalna. I muszę przyznać, że akurat w tym przypadku moda idzie w parze z nauką. Wiele przeprowadzonych badań naukowych pokazało, że stosowanie diety przeciwzapalnej, czyli opartej m.in. na produktach, o których dzisiaj wspomniałem, zmniejsza ryzyko rozwoju np. nowotworów, w tym raka jelita grubego, depresji, chorób sercowo-naczyniowych, niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, czy też cukrzycy typu drugiego, a także łagodzi przebieg chorób typowo zapalnych, w tym np. reumatoidalnego zapalenia stawów. To, co chciałbym, abyście wynieśli Państwo z tego materiału, to również to, że najlepszy efekt prozdrowotny można osiągnąć, podchodząc do diety kompleksowo, czyli sięgając po wiele różnych dobroczynnych produktów, a nie np. tylko po wybrany jeden z nich. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.